ćwiczenia siłowe na nogi z hantlami. Ćwiczymy 30 sekund, odpoczywamy 30 sekund. Pierwsze ćwiczenie, wchodzimy na podwyższenie z kolanem uniesionym w górę. Podwyższenie nie wyżej niż wysokość Waszych kolan. Zaczynamy. Sylwetka wyprostowana, hantle wiszą wzdłuż ciała, palce zadarte, kolano unosimy tak wysoko jak potrafimy, bez uginania bioder. Odpoczywamy. Kolejne ćwiczenie. Wejścia z kopnięciem. Dziesięć sekund. Trzy, dwa, jeden. Zaczynamy. Wejście na podwyższenie i wykonujemy wykop. Hantle cały czas wzdłuż tułowia. Wykop wykonujemy poprzez wyprostowanie w stawie kolanowym. Biodra wyprostowane. Po każdym wyjściu na podwyższenie doprostowywujemy sylwetkę. Odpoczywamy. Jeszcze 10 sekund i kolejne ćwiczenie. Wejście na podwyższenie z przeskokiem. 3. Zaczynamy. Zmieniamy nogę za każdym razem po wybiciu się z podwyższenia. Sylwetka wyprostowana. Całą stopę kładziemy na platformie. Patrzymy przed siebie. Odpoczywamy. Kolejne ćwiczenie. Dynamiczne podskoki na jednej nodze. Druga noga oparta o podwyższenie. Zaczynamy. Hantle wzdłuż tułowia. Dynamicznie odbijamy się ze śródstopia. Kolano nie wyprzedza palcy stopy. Odpoczywamy. Piętnaście sekund i druga noga. To samo ćwiczenie. Gotowi? Zaczynamy. Pamiętajcie o dokładnym sprężynowaniu we wszystkich stawach. Patrzymy przed siebie, nie pochylamy sylwetki. Odpoczywamy. Kolejne ćwiczenia na płaskim terenie bez podwyższenia. Hantle trzymane w dłoniach.
Pierwsze ćwiczenie. Przysiady. Hantle trzymane w dłoniach nad barkami. Gotowi? Zaczynamy. Sylwetka wyprostowana, patrzymy przed siebie. Pamiętajcie, idziemy pośladkami, tyłkiem do tyłu. Kolana nie wyprzedzają palce stóp. Cała stopa na podłożu. Kolana rozszerzone na zewnątrz. Nie mogą schodzić się do środka. Odpoczywamy. Piętnaście sekund. Kolejne ćwiczenie, pajacyki. Za każdym przeskokiem wyrzucamy hantle w górę. Zaczynamy. Kiedy noga jest z przodu, hantle są w górze. Kiedy nogi są razem na środku, hantle są przy klatce piersiowej. Sylwetka wyprostowana. Dynamicznie na śródstopiu. Ćwiczenie koordynacyjne. Odpoczywamy. Jeszcze 10 sekund. Kolejne ćwiczenie, wykroki w przód. Hantle trzymane w dłoniach wzdłuż ciała. Zaczynamy. Obszerny wykrok, tak żeby kolano nie wyprzedzało stopy. Podczas odbicia do fazy powrotnej ciągniemy kolano w górę. Sylwetka wyprostowana, wzrok skierowany przed siebie. Mocno angażujemy mięśnie pośladkowe. Hop, odpoczywamy. Kolejne ćwiczenie, wykroki w tył. Zaczynamy. Daleko sięgamy nogą, kolano schodzi do podłoża, mocne napięcie mięśni pośladkowych i wychodzimy do pozycji wyjściowej. Patrzymy przed siebie, sylwetka wyprostowana. Odpoczywamy. Kolejne ćwiczenie. Dynamiczne podskoki. Hantle wzdłuż tułowia. Odbijamy się ze śródstopia, ciągniemy palce w górę. Zaczynamy. Pamiętajcie, że po każdym odbiciu ciągniemy palce w górę. Sylwetka wyprostowana, patrzymy przed siebie. Nogi w stawach uginają się, żeby wykonać sprężynowanie po odbiciu. Odpoczywamy.
Jeszcze 15 sekund i kolejne ćwiczenie. Przysiad z uniesieniem hantli nad głowę i z uniesieniem kolana. Zaczynamy. Za każdym razem po wykonanym przysiadzie unosimy kolano i wyrzucamy hantlę nad głowę. Kolano unosimy tak wysoko jak potrafimy, ale nie uginamy bioder. Przytrzymujemy sylwetkę z uniesionym kolanem przez chwilę i wracamy do pozycji wyjściowej. Kolano kierujemy na zewnątrz, tak żeby utrzymać chwilę stabilizacji. Odpoczywamy. Kolejny zestaw ćwiczeń to ćwiczenia na mięśnie pośladkowe w leżeniu. Leżenie bokiem będzie 5 ćwiczeń po 30 sekund bez przerwy. Pierwsze ćwiczenie w leżeniu na boku. Nogi ugięte, złączone razem. Odwodzimy ugiętą nogę. Gotowi? Zaczynamy. Nogi ugięte, złączone, sklejone piętami. Odwodzimy ugiętą nogę tak mocno jak potrafimy. Palce odklejają się, pięty są złączone. Kolejne ćwiczenie. Prosta noga unoszona góra-dół. Zaczynamy. Noga za linią tłowia. Palce zadarte, równolegle do podłoża. Kolejne ćwiczenie. Krążenia prostą nogą w przód. 3, 2, 1. Zaczynamy. Wyprostowana noga, obszerne krążenia, palce zadarte. Jeszcze 10 sekund. I kolejne ćwiczenie, krążenia w tył. 3, 2, 1. Zaczynamy. Druga strona. Jeszcze 7 sekund i wykonujemy fazę biegową, czyli przednie i tylne wahadło. Zaczynamy. Obszerny ruch. Daleko sięgamy z wyrzuceniem podudzia do przodu i mocno sięgamy piętą pod pośladek. Jeszcze 10 sekund. Trzy, dwa, jeden. Odpoczywamy. 30 sekund odpoczynku. Odwracamy się na drugi bok i analogicznie będziemy wykonywali sekwencję ćwiczeń na drugim boku. Pierwsze ćwiczenie, nogi złączone, ugięte. Odwodzimy ugiętą nogę. Zaczynamy. Przypominam, pięty sklejone, palce się od siebie odklejają. Stopy zadarte. Dziesięć sekund i będziemy odwodzili prostą nogę. Trzy, dwa, jeden. Zaczynamy. Prosta noga i odwodzimy góra-dół za linią tłowia.
Palce równolegle do podłoża. Jeszcze 7 sekund i krążenia prostą nogą w przód. I zaczynamy. Obszerne ruchy. Jeszcze 7 sekund i będziemy wykonywali krążenia w tył. I zaczynamy. Druga strona. Dziesięć sekund. I ostatnim ćwiczeniem jest faza biegowa. I biegniemy. Przypominam, obszerny ruch. Jeszcze 8 sekund. 3, 2, 1, odpoczywamy. 30 sekund odpoczynku i przed Wami kolejny zestaw 5 ćwiczeń, jedno po drugim. Również ćwiczenia na mięśnie pośladkowe. Pozycja, klęk podparty na łokciach. Pierwsze ćwiczenie, odwodzimy ugiętą nogę w bok. Zaczynamy. Palce stopy zadarte, kąty w stawach biodrowym, kolanowym i skokowym 90 stopni. Kolejne ćwiczenie, krążenia ugiętą nogą w przód. Zaczynamy. Prostujemy nogę z tyłu i ciągniemy kolano pod pachę, ruchem okrężnym. Jeszcze 5 sekund i będziemy krążyli w drugą stronę. I zmiana kierunku. Obszerny ruch, brzuch napięty, plecy nie wyginają się. Dwie sekundy i zmiana ćwiczenia. Ugięta noga, góra, dół. Pięty staramy się wypchnąć w powietrze, w sufit. Stopa zadarta. Wykonujemy ruch do złączenia kolan, ale nie dotykamy podłoża. I zmiana ćwiczenia. Krótki ruch w górze i krótkie kopnięcia. Stopa cały czas równolegle do podłoża. Jeszcze sekunda i odpoczywamy. 30 sekund odpoczynku i analogicznie druga strona.
Pierwsze ćwiczenie, klęku podpartym na łokciach, odwodzimy ugiętą nogę w bok. Trzy sekundy, zaczynamy. Pamiętajcie o stabilizacji sylwetki. Brzuch napięty, plecy nie wyginają się. Dziesięć sekund i będziemy wykonywali krążenia w przód. I zaczynamy. Prostujemy nogę z tyłu i uginamy kolano, ciągnąc je pod pachę. Pięć sekund i zmieniamy kierunek. I zmiana kierunku. Dziesięć sekund. Będziemy wykonywali pełen ruch uniesienia i opuszczenia nogi w podporze. I zaczynamy. Pięta idzie w sufit, stopa zadarta, nie wyginamy pleców, mocno napięty brzuch. Pięć sekund i kolejne ćwiczenie, krótki ruch dynamiczny, tylko u góry. Zaczynamy. Dziesięć sekund. I odpoczywamy.